Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga Górowianka. Dzisiaj spotkanie z książką Jakuba Kalety Zemsta Rodziny Omletów. Muszę przyznać, że ta publikacja była dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. Sam autor jest mniej więcej w moim wieku, rok młodszy. Ma doświadczenie dziennikarskie i to widać w jego sposobie opowiadania. Bardzo biegle włada piórem i jeszcze potrafi bardzo żywo opowiadać, bawić się gagami różnorodnymi, zarysowywać ciekawie różnorodne sytuacje. Całe wydarzenia niby dzieją się w ciągu niecałej doby, ale mamy tu szereg różnorodnych wydarzeń, które odsyłają nas do przeszłości. Na przykład opowiadając o tym, że jeden z bohaterów robi listę mieszkańców, żeby sprzedawać kasety z grami, tak zwane kartidże, robi sobie właśnie listę z mieszkańcami, no to wiemy, że nie dzieje się to w danym momencie, w którym rozgrywa się akcja książki, tylko musiało się to dziać wcześniej. I te informacje zebrane wcześniej oczywiście przydadzą mu się później. Tutaj jest jak w dobrze zbudowanym dramacie, czyli każdy element wykorzystany wcześniej, on się prędzej czy później przyda. Broń wisząca na ścianie nie jest po to, tak zwana przysłowiowa broń wisząca na ścianie nie jest tylko i wyłącznie ozdobą, bo ona w pewnym momencie musi wybuchnąć i tak jest, wystrzelić. I tak jest właśnie tutaj w tej książce. Każdy element ma znaczenie, a to, czy czytelnik ładnie połączy to wszystko zależy od umiejętności łączenia danych elementów przez czytelnika. Akcja pozornie toczy się bardzo wolno, bo liczne retrospekcje zatrzymują ją, ale z drugiej strony toczy się szybko, bo poznajemy bardzo dużo wydarzeń z przeszłości, z przyszłości. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj jesteśmy zabierani do lat 90., czyli czasu, kiedy ja doskonale znam ten czas z dzieciństwa.